Szanowni, dzień dobry. Chciałem streścić naszą ostatnią lekcję. O, dobrze. Chciałem streścić naszą ostatnią lekcję. To jest właściwie ostatnia lekcja z tego cyklu. Dlatego pomyślałem sobie, że powinna jednak zakończyć się jakąś notatką. No i teraz czym żeśmy się zajmowali? Otóż po pierwsze badaliśmy, co się dzieje, w jaki sposób topnieje lód. No i przypominam, jak to wyglądało. Były dwie miski, takie same. Do tych misek naleliśmy mniej więcej taką samą ilość wody. Do jednej z tych misek wrzuciliśmy sporo, znaczy najpierw do obu misek wrzuciliśmy lód i poczekaliśmy, aż lód topniejąc schłodzi wodę w obu miskach do temperatury jak najniższej, a tę temperaturę mierzyliśmy termometrami. No i udało się osiągnąć w obu miskach temperaturę mniej więcej 2,5 stopnia Celsjusza. 2,5 stopnia Celsjusza. Zaraz tutaj sobie to narysujemy. Stopnia Celsjusza. Muszę tutaj to jeszcze raz napisać. Dwa i pół stopnia Celsjusza. No i następnie to, co zrobiliśmy, to z jednej miski wyjęliśmy lód i przenieśliśmy go. To było 2,5 stopnia Celsjusza i muszę to przenieść. I tu też było 2,5 stopnia Celsjusza. Po czym z tej miski wyjęliśmy lód. Przerzuciliśmy go zresztą do tej miski i patrzyliśmy, co będzie dalej. No i w tej misce temperatura zaczęła rosnąć. W tej misce temperatura zaczęła rosnąć i powoli sobie rosła. Z tych 2,5 stopnia zrobiły się 3 stopnie Celsjusza, a potem 3,5 stopnia Celsjusza, a potem 4 stopnie Celsjusza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chyba skończyło się na 10, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec lekcji, prawda? Muszę to przesunąć, bo już zasłania nam stopnie Celsjusza. Natomiast w tej drugiej misce, w której pływał lód, lód topniał, ale temperatura nie rosła. No i związane jest to z tym, że lód tak naprawdę topnieje pod ciśnieniem atmosferycznym, topnieje w temperaturze 0 stopni. Jeżeli podgrzewamy go, jeżeli dostarczamy mu ciepła, to jego temperatura nie rośnie. Cały czas utrzymuje temperaturę 0 stopni. No, nasz niedokładny termometr pokazywał 2,5 stopnia Celsjusza. Niezbyt dokładny termometr. No. No i to jest kolejna bardzo ważna własność zmiany stanu skupienia. Poznaliśmy poprzednio już jedną taką. Woda, kiedy ją podgrzewaliśmy, zaczynała wrzeć w temperaturze 100 stopni Celsjusza. I kiedy wrzała, nie chciała się podgrzewać dalej, to znaczy temperatura tej wody nie chciała rosnąć. Woda wrzała pod ciśnieniem normalnym w temperaturze 100 stopni Celsjusza. No i podobnie jak z tym wrzeniem wody jest tak, że jeżeli na przykład zmniejszyć ciśnienie, to będzie wrzała w niższej temperaturze, a zwiększyć ciśnienie, to będzie wrzała w temperaturze wyższej. Tak, pamiętamy, że tutaj też tak było. Robiliśmy takie doświadczenie, w którym lód pod obciążeniem topniał w niższej temperaturze. I pamiętacie, że ten drut przecinał lód, a potem nad drutem lód z powrotem zamarzał. No dobrze, no i podsumowaniem tego wszystkiego jest to, co tutaj widzicie. Zaraz zobaczycie. To jest wykres tego, jak zmienia się temperatura H2O przy
zmianie stanów skupienia. No i startujemy sobie tutaj z lodu. Tu mamy lód. W temperaturze poniżej zera stopni Celsjusza i lód podgrzewamy, on nie topi się. Jego temperatura rośnie, ale nie topi się. Topi się dopiero wtedy, kiedy osiągnie temperaturę 0 stopni. No i wtedy mamy mieszanina wody i lodu. Ta mieszanina wody i lodu zachowuje cały czas temperaturę 0 stopni Celsjusza, dopóki lód się nie stopi. No, kiedy lód się stopi, to będziemy mieli wodę, której temperatura będzie rosnąć. Woda będzie cały czas parować, ale nie będzie wrzeć. Temperatura będzie rosnąć i aż do momentu, kiedy nie osiągnie 100 stopni Celsjusza i w tym momencie woda zacznie wrzeć, przechodzić w stan pary wodnej, przechodzić w stan gazowy, ale jej temperatura w tym procesie nie będzie rosła. Tak? Dopóki cała woda się nie wygotuje, jak popularnie mówimy, wtedy ewentualnie można zwiększyć temperaturę pary wodnej. Dopóty woda będzie miała, wrząca woda będzie miała cały czas temperaturę 100 stopni. No i to są najważniejsze rzeczy, które trzeba zapamiętać. Lód topi się pod normalnym ciśnieniem w temperaturze 0 stopni, a woda wrze w temperaturze 100 stopni. Dziękuję bardzo.